będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa jako słuchacze Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat: prawica katolicka i laicka, historia i współczesność, a naszym Państwa gościem dr Krzysztof Kawęcki, historyk. Reprezentuje Pan prawicę Rzeczypospolitej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Spotykamy się w tym temacie i żeby go dobrze zasygnalizować, dobrze rozwinąć dla naszych odbiorców, byśmy potem mogli w konkretnym zakresie tematycznym współtworzyć przez pytania, przez dopowiedzenia. Pierwsze pytanie, co rozumiemy pod pojęciem prawica, chociażby na sam użytek tego programu, żebyśmy wiedzieli, w jakiej perspektywie poruszamy się. Prawica, czyli, panie doktorze? No przede wszystkim myślę, że człowiek prawicy, myśl polityczna prawicy opiera się w swoim rozumowaniu, w swoich działaniach, w konstrukcjach ideowych na tym przekonaniu, że istnieje przede wszystkim pewna ciągłość historyczna, że narody, rodziny jako wspólnoty takie naturalne są wytworem naturalnym właśnie. To znaczy, że w tym porządku społeczno-politycznym, w tym ładzie państwowym przede wszystkim powinny dominować prawo Boże, prawo naturalne. I to jest jak gdyby najważniejsze. A zatem odniesienie do prawa Bożego. W przeciwieństwie do lewicy, która to lewica, można powiedzieć, wyznaje relatywizm. Czyli taką zmienność. Nie ma prawdy jednej, prawda jest zmienna, mówi lewica, w czasie, w przestrzeni, a zatem pewne pojęcia, pewne wartości również ulegają zmianie. Prawica natomiast mówi, że ład społeczny, ład moralny wynika właśnie z tej konstrukcji, z podporządkowania prawa Bożego. A lewica z kolei też podkreśla, no można powiedzieć, takie korzenie to już są w tej myśli filozoficznej greckiej, że właśnie to wszystko jest zmienne. Później w czasach nowożytnych Jan Jakub Rousseau sformułował taką ideę umowy społecznej, a zatem, że ludzie między sobą umawiają się, ustalają pewne prawo i to prawo, które oni ustanawiają, to znaczy w czasach współczesnych po prostu przez parlamenty, czyli władzę ustawodawczą, to prawo jest obowiązujące i jest dobre. Nawet jeśli to prawo byłoby sprzeczne z prawem Bożym. Po drugie, prawica podkreśla, że człowiek jest istotą społeczną. To znaczy z jednej strony jest w opozycji do takiego myślenia, które mówi, że człowiek jest takim atomem, jest jak gdyby wykorzeniony ze wspólnoty, jest jakimś takim indywiduum. A także prawica jest w opozycji do innej skrajnego poglądu, który mówi właśnie, że człowiek jest jak gdyby częścią tego kolektywu, a zatem tak to przedstawiały przecież tę rzeczywistość systemy totalitarne. Komunizm, narodowy socjalizm, faszyzm. Wreszcie prawica mocno podkreśla, że społeczeństwo jest organizmem, a zatem problem decentralizacji państwa, samorządności, wolności właśnie, wolności obywatelskiej, ponieważ prawica podkreśla również mocno godność człowieka. Wydaje mi się, że to są takie podstawowe elementy związane właśnie z pojęciem prawicy. Oczywiście również bardzo ważne jest to, że dużą rolę w tym myśleniu prawicowym odgrywa poszanowanie tradycji, poszanowanie własności. Oczywiście własności inaczej rozumianej niż to rozumieją na przykład liberałowie, ale oczywiście również rodzina, ład, pewien autorytet, no i oczywiście religia. W tym naszym rozumieniu prawicy katolickiej religia rzymskokatolicka. Rozmawiamy dziś o prawicy katolickiej, laickiej, o historii współczesności. Na samym początku wyjaśniliśmy zasadnicze różnice pomiędzy prawicą a lewicą, żeby wiedzieć, jaka jest tutaj zasadnicza różnica. Natomiast prawica, patriotyzm, lewica. Gdybyśmy tutaj mogli zatrzymać się nad patriotyzmem i czym dla prawicy jest patriotyzm, a czym ten patriotyzm jest dla lewicy?
Myślę, że nie można odmówić również lewicy patriotyzmu, bo były ugrupowania i w historii, także w Polsce, które wyznawały ideologię lewicową, a jednocześnie łączyły je z patriotyzmem. Ale rzeczywiście to rozumienie patriotyzmu w postawie prawicowej i lewicowej jest, powiedziałbym, inne. Mieliśmy przecież przykłady takich działań patriotycznych, no, na przykład w XIX wieku. Można powiedzieć, że po Kongresie Wiedeńskim w dużym stopniu nastąpił pewien taki rozwój ruchów patriotycznych, ale rewolucyjnych, węglarskich czy też masońskich, które rzeczywiście dążyły do stworzenia niepodległych państw, no, na przykład we Włoszech, takie postacie jak Mazzini, Garibaldi, to są ludzie lewicy, ale jednocześnie ludzie, którzy walczyli o zjednoczenie Włoch. Ale zjednoczenie Włoch, wbrew, powiedziałbym, tej tradycji, wbrew historii i przeciwko Kościołowi. Czyli lewica w tym swoim często patriotyzmie konstruuje jakieś takie sztuczne swoje wyobrażenia. Więcej, potrafi również często nadużywać hasła religijne, postawy religijne Kościoła do swoich celów, czego nie czyni prawica katolicka. Znów są takie przykłady. W okresie Wiosny Ludów, w okresie tych różnych działań właśnie, które podważały ten porządek Kongresu Wiedeńskiego. Na przykład w Polsce takim działaczem rewolucyjnym był niejaki Edward Dębowski, który był ateistą, zdeklarowanym ateistą, ale żeby pozyskać do swoich celów właśnie chłopów, którzy byli związani z katolicyzmem, z wiarą, zorganizował na przykład właśnie taką manifestację właśnie z użyciem sztandarów religijnych, haseł religijnych i właśnie w ten sposób ich w jakiś sposób chciał poderwać do walki. Czy na przykład znana zresztą sylwetka pewnie księdza Piotra Ściegiennego, który też niewątpliwie był patriotą, ale jednocześnie jego działanie było takim działaniem rewolucyjnym. I stąd też był zresztą, to działanie zostało krytycznie ocenione przez Ojca Świętego, jak i cały ten ruch masoński. Ja bym powiedział, że ten patriotyzm lewicy to jest bliższy temu, co można nazwać taką właśnie taką teologią wyzwolenia, która również rozwijała się w krajach Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, gdzie tutaj można powiedzieć dochodziło do pewnej współpracy tych takich właśnie lewicowych duchownych z rewolucjonistami właśnie tymi lewicowymi. Natomiast myślę, że człowiek prawicy wie, że patriotyzm jest rzeczą ważną, że ojczyzna jest rzeczą bardzo istotną, ale jest w pewnym uszeregowaniu. Jest pewna zasada właśnie tego ordo caritatis też, czyli porządku również miłości, a więc Bóg, ojczyzna w tej kolejności, honor również, jak to jest w tradycji polskiej. Podczas tego wyjaśniania patriotyzmu zarówno po stronie lewicy, jak i po stronie prawicy. Po stronie lewicy w pańskiej wypowiedzi dominowało słowo rewolucja i cała rzeczywistość rewolucji jako środek do osiągnięcia celów też w tej służbie lewicy dla ojczyzny czy dla narodu. W jaki sposób patriotyzm, służbę ojczyźnie, narodowi wyraża prawica? Czy jest oddzielona od rewolucji? No oczywiście, prawica nie jest ruchem rewolucyjnym. To lewica głosi rewolucję, dlatego że człowiek prawicy wie, że Królestwo Boże nie jest z tego świata. Natomiast umysł lewicowy to jest taki, który chce konstruować jakieś własne wyobrażenia, własne konstrukcje, bardzo często utopijne. Stąd też można powiedzieć, wielkie zbrodnie w dziejach świata popełniono w imię owych tych
utopii, że wspomnijmy rewolucję, rewolucja francuska, rewolucja bolszewicka, inne również rewolucje w Meksyku, w Hiszpanii w XX wieku. To są dzieła właśnie lewicy. Powiedziałbym nawet tak, że jak gdyby u podstaw tej postawy lewicowej no, są słowa Lucyfera, non servian, nie będę służył, czyli zburzenie tego porządku naturalnego, tak zwana urawniłowka, próba, że tak powiem, stworzenia właśnie tego raju na ziemi. I to jest właśnie bardzo, bardzo niebezpieczne, ale charakterystyczne właśnie dla lewicy. Natomiast no, prawica przede wszystkim podkreśla znaczenie właśnie tej tradycji historii. Stąd też na przykład ten patriotyzm człowieka prawicy wyraża się w uznaniu znaczenia państwa narodowego, a lewica, jak wiemy, na ogół odwrotnie dąży do zniszczenia państwa narodowego, dlatego że państwo narodowe jest jakimś wyrazem też pamięci historycznej, ale na przykład Unia Europejska, no twór niewątpliwie lewicowy, utopijny, jest zaprzeczeniem tej pamięci historycznej. Stąd też można powiedzieć, że konstrukcja Unii Europejskiej, tak jak ją w tej chwili, tak jak jest w tej chwili tworzona, jak jest kształtowana, to jest po prostu to twór utopijny, czyli lewicowy, ponieważ nie mający nic wspólnego z rzeczywistością, z jakimś organicznym ujęciem właśnie tej rzeczywistości. Prawica zmierza do funkcjonowania państwa narodowego, ale to państwo narodowe winno się wyrażać gościnnością, czy być takim bardziej państwem wyznaniowym? Oczywiście mówimy o państwie narodowym w takim ujęciu politologicznym, czyli państwie, które dba o własną suwerenność, jest państwem suwerennym, jest państwem, które dba na przykład o własne granice, o własną niezależną politykę zagraniczną, a zatem nie mówimy o państwie etnicznym, jednorodnym etnicznie, bo są oczywiście różne państwa w historii, są państwa wielonarodowe i państwa jednonarodowe, różnie historia różnych narodów się po prostu tutaj układała. Zatem po prostu, no myślę tak, no oczywiście prawica katolicka zawsze będzie dążyła do tego, żeby ład państwowy był oparty o społeczne nauczanie Kościoła, o katolicką naukę społeczną. I w tym sensie oczywiście tak. Natomiast oczywiście w myśli katolickiej nigdy nie było, czy chrześcijańskiej, nigdy nie było pojęcia państwa wyznaniowego, czy powiedziałbym takiego teokratycznego, może precyzyjniej. To właśnie powiedzenie, że oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. To jest oczywiście naturalna autonomia tych dwóch sfer Kościoła i państwa, ale one oczywiście muszą ze sobą współpracować. No tak jak dusza i ciało człowieka, czyli stanowią pewną jedność. I taka była w zasadzie, można powiedzieć, rzeczywistość w czasach Europy chrześcijańskiej, kiedy tą formą podstawową była Christianitas. Państwo po prostu chrześcijańskie, to znaczy państwo oparte właśnie na prawie Bożym. Jeszcze jedno pytanie. Wierność tradycji po stronie tej prawicowej, wierność tradycji, historii i kształtowanie państwa. Jak obywatel, jednocześnie jak grupy społeczne angażują się i jak wcielają tę ideę państwa prawicowego. Ponieważ po tej lewicy tak wyraźnie zaznaczyło się w pańskiej wypowiedzi rewolucja. No, czym jest rewolucja i jakie są jej skutki, jakie są jej działania? No to widzimy, rewolucja genderowa chociażby teraz, rewolucja komunistyczna czy rewolucja socjalistyczna w wydaniu niemieckim, to wydaniu rosyjskim. Natomiast tutaj po stronie prawicy, jak angażuje się i w co się angażuje typowy przedstawiciel prawicy? Jak on realizuje swoją misję w społeczeństwie? No niestety ten czas, o którym mówiliśmy, czas Christianitas, Europy chrześcijańskiej, państw zbudowanych właśnie na myśli, powiedziałbym, chrześcijańskiej, tak jak takim państwem w zasadzie była, można powiedzieć, pierwsza Rzeczpospolita.
Otóż ten czas, nie powiem, że minął, ale w tej chwili mamy dominację generalnie lewicy i takiego modelu państwa, ustroju, który jest odległy od wartości chrześcijańskich, który w zasadzie, można powiedzieć, wyrugował to myślenie chrześcijańskie poza obszar życia publicznego. W wielu krajach przede wszystkim, może nie we wszystkich, ale w wielu krajach, powiedzmy, ugrupowania katolickie, konserwatywne, narodowe, po prostu prawicy katolickiej stanowią zupełny margines. Stąd też, kiedy mówiliśmy, że lewica to jest partia nieładu, nieporządku, no więc i ten nieporządek, ten nieład w dużym stopniu został wprowadzony. Także myślę tutaj o współczesnych systemach politycznych. A zatem prawica musi być tą siłą, która się przeciwstawia, czyli kontrrewolucyjną. No niestety, ta kontrrewolucja jest bardzo potrzebna w tej chwili, dlatego i do tego się wprowadza w dużym stopniu działalność prawicy, ponieważ musi reagować na to, co się stało. A ta działalność na czym polega? Oczywiście, jak mówiliśmy już, proszę ojca, że taką cechą charakterystyczną prawicy jest taka organiczność, rozumienie państwa, narodu jako właśnie organizmu społecznego, gdzie między na przykład jednostką a narodem są różne instytucje. Kształtowanie też stałych postaw, z tego co rozumiem. Tak, bo są zakorzenione, prawda? Rewolucji do chaosu jest kontrrewolucja do chaosu. Bardzo trudna i uciążliwa. Czyli odbudowa miejsca też jednostki w parafii, w społeczności lokalnej, w państwie, w narodzie. I ta gama tych działań, powiedzmy, prawicowych jest bardzo szeroka. Polityka jest jedną z nich. Oczywiście nie jedyną, ale w moim przekonaniu bardzo ważną. Dlatego, że jeśli prawica katolicka zostanie zepchnięta na margines, czy też powiedziałem więcej, zostanie wyeliminowana z życia politycznego, to konsekwencje tego są po prostu bardzo złe. Przykładem jest Hiszpania. Otóż w Hiszpanii tak naprawdę przez wiele lat rządziła tak zwana centroprawica, czyli partia ludowa Aznara, która w pewnym momencie uznała, że żeby pozyskać elektorat ten, powiedzmy, lewicowy, żeby być skuteczną przeciwwagą dla partii socjalistycznej, z którą rywalizowała, to po prostu należy się pozbyć pewnych wartości, pewnych pojęć, które po prostu z obszaru świata katolickiego, chrześcijańskiego, cywilizacji łacińskiej, które po prostu mogą tej partii utrudnić walkę o władzę. A zatem takie kwestie jak gdyby najważniejsze, jak na przykład edukacja, wychowanie, ochrona życia, kwestia również rodziny, po prostu została zarzucona przez tę partię w Hiszpanii, ale również przez partie centroprawicowe w Europie. I to spowodowało, że wiele partii, które nazywają się, czy uważają się za prawicowe, czy centroprawicowe, jak na przykład chrześcijańska demokracja, to one już nic nie mają wspólnego z chrześcijaństwem poza nazwą. I one oddały jak gdyby to pole polityki dla lewicy. I mamy właśnie przykład w Hiszpanii. Później mamy rządy tego zapateryzmu, po prostu rządy bardzo antychrześcijańskie, antycywilizacyjne, skrajnie lewicowe, skrajnie liberalne, które doprowadziły do destrukcji rodziny, doprowadziły do bardzo liberalnej ustawy dotyczącej rozwodów, aborcji na życzenie, zrównały te związki jednopłciowe z małżeństwem i tak dalej. Ale to jest właśnie wynik zaniechania ze strony centroprawicy, która tak naprawdę oddała pole najważniejsze, a to jest jak gdyby kwestia kultury. I oczywiście jeszcze Hiszpanie potrafili, proszę ojca, zorganizować
walkę w obronie tych właśnie już wyrugowanych, można powiedzieć, wartości. Nawet w Madrycie potrafiono, katolicy się zorganizowali manifestację dwumilionową, petycję do parlamentu i tak dalej. Ale to nie miało żadnego znaczenia, dlatego że już nie mieli własnej reprezentacji politycznej. I to jest najgorszy scenariusz. Jeśli po prostu zabraknie prawicy katolickiej, to wtedy mamy taki przykład, jak właśnie jak to się stało w Hiszpanii. Panie doktorze, uporządkujmy. Prawica, lewica i przed chwileczką usłyszeliśmy coś w rodzaju środka, czyli centroprawica, centrolewica, i przeszlibyśmy w kolejnym punkcie już do tych różnic pomiędzy prawicą laicką a prawicą katolicką. Jakie tutaj są niuanse, bo teraz rozmawiamy o takich zasadniczych różnicach. Więc proszę nam to tutaj tu umiejscowić, prawicę, lewicę i teraz środek. Kiedyś mówiono prawica, lewica, a w środku to centrum nazywano bagno po prostu. Tak też w takim języku, no powiedzmy, może bardziej publicystycznym, tak to nazywano, ale coś w tym jest. Znaczy centrum to jest coś takiego, co tak naprawdę ma dominować, bo no niestety demokracja tak wygląda. Jeśli mamy w tej demokracji taki tort, no to po prostu nie da się całością objąć wpływami przez jakiś nurt. A więc jest i centrum, i jest lewica, prawica, ale no, na ogół te postawy centrowe niestety często dominują. No i oczywiście to zależy, czy to centrum jest bardziej na prawo skierowane, czy też w kierunku lewicy. Natomiast jeśli chodzi o tę prawicę laicką, no to jest troszeczkę taki, powiedziałem, sztuczny twór, bo jeśli mówimy o prawicy, czym jest prawica, to mówiliśmy właśnie przede wszystkim uznanie prawa naturalnego i tworzenie porządku w państwie, porządku społecznego, moralnego zgodnie właśnie z tymi wskazaniami. To prawica laicka, jak sama nazwa mówi. Przeciwnie, no dla niej nie prawo naturalne jest ważniejsze, tylko skuteczność, można powiedzieć. Często te działania sprowadzają się do tego PR-u, do tego, żeby w trakcie wyborów przedstawiać oczywiście tak program, żeby zdobyć jak najwięcej zwolenników, ale sprawy zasadnicze często są po prostu pomijane. No można powiedzieć, że niestety w Europie Zachodniej... Sprawy zasadnicze to... No na przykład kwestia obrony życia. Dla prawicy katolickiej to będzie kwestia podstawowa. Natomiast dla prawicy laickiej, o ile w ogóle się zaangażuje w obronę życia dzieci narodzonych, to będzie to tak zwana sprawa światopoglądowa. No i wtedy, że tak powiem, z tego są oczywiście różne konsekwencje. A najczęściej ta prawica laicka w ogóle tym problemem się nie zajmuje. No chociażby na przykład kwestia tej ustawy tak zwanej aborcyjnej we Włoszech, to kto wprowadził? No wprowadziła Hadecja, niby ograniczone i tak dalej, ale zawsze jakieś argumenty się znajdą, że to jest tak zwane mniejsze zło i tak dalej. A więc... Albo kompromis. Albo kompromis właśnie. O czym się mówi w Polsce, że od wielu lat obowiązuje tak zwany kompromis aborcyjny, co jest kłamstwem w tym zakresie. Natomiast, i to jest właśnie ta lewica laicka. W Polsce zresztą też może warto powiedzieć, prawica oczywiście no, po II wojnie światowej nie występowała, bo została zniszczona fizycznie. Ugrupowania, obozy polityczne nawiązujące do prawicy po prostu zostały zniszczone. Partie polityczne, takie jak Stronnictwo Narodowe, inne środowiska prawicowe zostały fizycznie zniszczone. Natomiast jeszcze było takie pismo wychodzące swego czasu, Tygodnik Warszawski, który po prostu wyrażał tę myśl, można powiedzieć, chrześcijańską. Tam znakomici publicyści i myśliciele pisali, ale został przez komunistów bardzo szybko zamknięty. A na przykład Tygodnik Powszechny przez cały okres czasu po prostu wychodził w okresie PRL-u i kształtował pewne postawy, pewne poglądy no, tak zwanego liberalnego katolicyzmu. Ja bym powiedział, że postawę taką prawicową, w cudzysłowie oczywiście, reprezentował prymas Stefan Wyszyński. Dlatego, że
w jego nauczaniu doszło do takiej syntezy właśnie tej myśli chrześcijańskiej, społecznej również. Prymas Wyszyński był doskonałym znawcą, jeszcze przed wojną, prawda, zajmował się chrześcijańską myślą społeczną, połączenie z katolicyzmem, czyli można powiedzieć, doszło do jak gdyby takiego uszlachetnienia tego patriotyzmu czy idei narodowej w nauczaniu prymasa Wyszyńskiego. Ale właśnie te środowiska, o których wspomniałem, które były koncesjonowane przez komunistów, jak Stowarzyszenie Pax, Tygodnik Powszechny, Znak, Więź, to przecież cały czas atakowały prymasa Wyszyńskiego i po prostu dzieliły, zresztą komuniści zawsze dzielili też Kościół, prawda, na tak zwany ludowy, oczywiście w ich rozumieniu pejoratywny, czyli związany powiedzmy z postawą, z nauczaniem Kościoła i prymasa Stefana Wyszyńskiego, no i ten otwarty, tolerancyjny, właśnie wyrażany przez te środowiska, o których przed chwilą mówiliśmy. Zatem wydaje się, że nie było miejsca dla prawicy. Po 1989 roku teoretycznie takie miejsce dla prawicy, takie możliwości się pojawiły. Ale ja też pamiętam dyskusję wśród publicystów wówczas, w latach 90., jaka ta prawica ma być. A może nawet zapoczątkował tę dyskusję w jakiś sposób Jacek Kuroń, człowiek przecież nie związany zupełnie z prawicą, tylko ze środowiskami rewizjonistów komunistycznych i człowiek lewicy, który w 1979 roku napisał, że głównym zagrożeniem dla Polski, dla sytuacji wewnętrznej w Polsce, dla ładu politycznego nie są komuniści, ale jak wyrażał się, totalitaryzm narodowców. I właśnie na początku lat 90. taka dyskusja trwała, pojawiły się właśnie głosy różnych publicystów, że w Polsce potrzebna jest prawica nieideologiczna, laicka, prawica, jak to mówiono, nienacjonalistyczna, a potrzebna jest właśnie prawica właśnie taka nowoczesna, laicka, otwarta, tolerancyjna. I wiele działań w tym kierunku poszło. Zresztą również pierwszy redaktor Gazety Polskiej, Piotr Wierzbicki, również taki model prawicy laickiej wówczas lansował i popularyzował. A później oczywiście były takie różne ugrupowania, już zapomniane pewnie, jak Ruch Stu, Czesława Bieleckiego i Andrzeja Olechowskiego, który definiował się jako prawica laicka, czy też Unia Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikke, który również definiował się jako człowiek prawicy laickiej. I uznano, że najważniejsze w tej debacie, w tej dyskursie politycznym są takie kwestie właśnie ekonomiczne, kwestia podatków, kwestie gospodarcze, a nie kwestie z zakresu wartości i modelu państwa. Prawica katolicka i laicka, historia i współczesność. Dr Krzysztof Kawęcki z Prawicy Rzeczypospolitej. Ten temat podejmujemy dziś w Rozmowach Niedokończonych. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia naszych rozmów. 56 657 0011 lub 657 0012 to telefony dla słuchaczy i widzów Polski Północnej, Polski Południowej. 657 0013 lub 657 0014 to telefony dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny i telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Jesteśmy już, można powiedzieć, u finiszu, czy na samym zwieńczeniu naszej dyskusji, wyjaśnienia tego, czym jest prawica katolicka, a czym jest prawica laicka. Myślę, że pozostało nam jeszcze do rozstrzygnięcia rola Kościoła w funkcjonowaniu prawicy. Wiadomo, że dla prawicy katolickiej głos Kościoła katolickiego, katolicka nauka społeczna będzie rzeczą wiążącą, rzeczą istotną i ten dialog będzie dialogiem twórczym. Natomiast czym będzie Kościół katolicki dla przedstawicieli prawicy laickiej? Powiem ci, proszę ojca, że niestety prawica laicka, podobnie jak lewica, no instrumentalnie traktuje
Kościół i społeczne nauczanie Kościoła. O ile oczywiście nawet uznaje, że takie nauczanie w ogóle jest, bo niektórzy przedstawiciele tych nurtów wręcz negują zasadność. Uważam, że katolicka nauka społeczna to jakiś pobożnościowy socjalizm. Tak, socjalizm właśnie. Czyli po prostu albo odrzucają, albo przedstawiając jak gdyby zupełnie nieprawdziwy obraz, albo najczęściej właśnie posługują się pewnymi, powiedziałbym, hasłami, pewnymi elementami tej nauki społecznej Kościoła i Kościołem. Doskonałym przykładem tego była działalność już może nie środowisk prawicowych, ale najpierw tych rewizjonistów komunistycznych w latach 60., 70. Adam Michnik przecież w 1976 roku napisał książkę Kościół, Lewica, Dialog. No niestety przyjęty bardzo entuzjastycznie w kręgach tak zwanych liberalnych katolików, czyli w tych środowiskach, o których mówiliśmy przed chwilą. I właśnie tak naprawdę to chodziło tutaj o, że tak powiem, zgranie tych trzech sił, to znaczy tych intelektualistów, tak zwanych intelektualistów katolickich, dalej właśnie Kościoła i robotników. I jak gdyby w perspektywie tych wydarzeń, które nastąpiły, czyli powstania później Solidarności, to oczywiście miało również swoje jakieś duże znaczenie. Ale było to jak gdyby to instrumentalne, powiedziałbym, traktowanie. Traktowanie takie utylitarne, trochę socjologiczne Kościoła jako pewnej siły społecznej. I podobnie, wydaje mi się, traktuje również Kościół prawica laicka, dlatego że mówimy, po owocach ich poznacie. To, że często w czasie wyborów mówi się dużo właśnie na temat Kościoła, na temat wartości chrześcijańskich, ale później często nie ma tego odzwierciedlenia w realizowanym programie. Także myślę, że tak to po prostu wygląda. Otwierają się nam dwa kolejne tematy, ale to mamy nadzieję już za chwileczkę. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy. Prosimy, Pani Jadwiga. Witam Państwa bardzo serdecznie, szczególnie gorąco profesora, którego bardzo lubię czytać zarówno w naszym dzienniku, jak w niektórych pismach prawicowych. Jednak zakwestionowałabym tezę o istnieniu prawicy i lewicy, jako że tak naprawdę te pojęcia się bardzo pomieszały w tej chwili. I właściwie można powiedzieć, podzielić ruchy ideologiczne na te, które opierają się na prawdzie. No, tu można by teoretycznie powiedzieć, że to prawica, ale tylko teoretycznie. I powiedziałabym nie lewica, tylko lewactwo, jako że oni absolutnie nie opierają się na równości społecznej i innych dawniej głoszonych hasłach, tylko na negacji podstawowych praw, wcale nie wiary, tylko chociażby na przykład genderyzm, praw naturalnych, rzeczy oczywistych wydawałoby się. To lewactwo kwestionuje wszelką prawdę, szczerze mówiąc. Ja bym chciała wrócić do nauki społecznej Kościoła, Rerum Novarum, papieża Leona XIII i jego właśnie to pisma wydanego encykliki w 1891 roku o pracy, o właśnie tych społecznych wartościach. Tą myśl bardzo kontynuował, tak jak pan profesor powiedział, nasz prymas tysiąclecia, którego gdyby nauki zostały wcielone w życie, żylibyśmy w raju po prostu. W szczególności jego takie działy, on podstawowe prawdy opierał na Bogu, rodzinie, narodzie i pracy. I gdyby ten podział obowiązków, praw naturalnych, tego wszystkiego był przestrzegany, to nie byłoby żadnego problemu z podziałem na prawicę ani lewicę, bo to są pojęcia, szczerze mówiąc, abstrakcyjne, chociażby wziąwszy pod uwagę, że wszystkie te wielkie rewolucje, o których profesor mówił, tak naprawdę nie prowadziły i nie miały na celu doprowadzenia do równości społecznej wbrew głoszonym hasłom, do żadnych takich
że tak powiem, postępu w sferze egzystencji ogółu ludzi, tylko były właściwie walką nie tyle klas, co wielkich kapitałów, mówiąc krótko, czy weźmy pod uwagę rewolucję francuską, czy bolszewicką. Zawsze to był czyjś kapitał po to, żeby zniszczyć dane ośrodki, że tak powiem, konkurencyjne państwa i tak dalej. Także chciałabym, żeby wrócić do praw naturalnych, społecznej nauki Kościoła w oparciu o wielkie dziedzictwo, którym jest właśnie nasz prymas tysiąclecia, i tego bym życzyła wszystkim Polakom. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Jadwigo. Bóg zapłać. Prosimy panie doktorze. Dziękujemy bardzo. Bardzo często w różnych dyskusjach, które odnoszą się właśnie do pojęcia prawica-lewica, pojawia się taki pogląd, że ten podział jest już nieaktualny, że on nie odzwierciedla rzeczywistości, że on nie tłumaczy tej rzeczywistości. Zatem należałoby jakoś inaczej klasyfikować. I tu są różne propozycje. Pani też mówiła o jednej z nich i mi się wydaje, że też jest oczywiście to bardzo, bardzo słuszne, o czym pani mówiła. Ale z drugiej strony powiedziałbym tak, podzielając tę opinię i ten pogląd, że rzeczywiście mamy w tej chwili do czynienia z totalnym zamieszaniem tych pojęć prawica-lewica, dlatego że mamy różną też prawicę. Mamy prawicę, nawet tak zwaną nową prawicę w Europie Zachodniej, czyli prawicę pogańską, Alain de Benoist, inni przedstawiciele. Mamy też prawicę liberalną, prawicę konserwatywną, prawicę narodową i różne odcienie w ramach tych nurtów. To wydawałoby się, że rzeczywiście taki podział może jest jak gdyby już nieuprawniony. Poza tym oczywiście mówi się, że niektóre partie może są prawicowe w sensie wartości, a są lewicowe w sensie gospodarczym i tak dalej. Ale ja nie chciałbym tutaj tej dyskusji, bo trochę byłaby to dyskusja akademicka i ona by zdominowała jak gdyby, czy... Dlatego na samym początku wyjaśniliśmy... Tak, te pojęcia. I mi się wydaje, że one są jednak ważne, że mimo tych zastrzeżeń nie ma lepszego sposobu opisu rzeczywistości politycznej jak prawica-lewica. Bo jak mówiliśmy, no to porządkuje, zresztą pani też, też to podkreśliła, prawo naturalne, czy też prawo, powiedziałbym, ludzkie, prawda? To jest taki zasadniczy podział. Oczywiście encykliki społeczne i encyklika papieża Leona XIII, Rerum Novarum i później papieża Piusa XI, Quadragesimo Anno i kolejne, inne jeszcze następne encykliki, no, potwierdzają, że jest tam w tych encyklikach, w tym nauczaniu społecznym Kościoła, jest to wielki skarbiec dla po prostu dla polityki katolickiej, i polityk katolicki musi nie tylko znać, ale czerpać, realizować te zasady. Owszem, one, można powiedzieć, ulegają pewnym jakimś przemianom, bo na przykład sformułowana w Quadragesimo Anno idea korporacjonizmu chrześcijańskiego, realizowana wówczas zresztą bardzo, bardzo powiedziałbym przemyślanie i dobrze, na przykład w Portugalii profesora Salazara, czy w Austrii Dollfussa przed wojną, no to w tej chwili ta koncepcja może wprost nie jest do zastosowania, ale pewne elementy oczywiście ważne, więc ta idea korporacjonizmu, czyli pewnej etyki zawodowej, pewnej odpowiedzialności i organiczności właśnie, czyli takiego też organiczności, to znaczy związków właśnie stanowych, zawodowych, zachowania tego wszystkiego, tych wartości jest bardzo ważne. Mogłoby się wydawać, że siedząc tu w studiu, bujamy w chmurach, jesteśmy oddzieleni od rzeczywistości realnej. Przed telefonem pani Jadwigi pan doktor odniósł się do rzeczywistości, jaką jest Solidarność. Solidarność, która rodziła się końcem lat 70. i potem, czy aby nie było takiego wielkiego starcia pomiędzy Solidarnością, która opierała się na wartościach katolickich i chciała być Solidarnością katolicką, czyli prawicą katolicką, a tą Solidarnością wolnomyślącą, liberalną, czyli taką bardzo laicką i świecką. I potem w całym dorobku Solidarności, przeglądając literaturę, czy też analizując
wielkich twórców Solidarności. Przedstawiciele tej Solidarności katolickiej akcentowali nieustannie świętego Jana Pawła II jako twórcę, jako tego, który mówił za nas i do nas i kształtował myślą, przykładem i był wzorcem. Natomiast ta druga strona bardzo często odrzucała autorytet papieski, zastępując go chociażby wspomnianym Jackiem Kuroniem, czy też używając innego bohatera, czy też innego filara tej Solidarności laickiej. Czy rzeczywiście ten podział, o którym my mówimy, prawica katolicka i laicka, on jest taki odrealniony od naszej historii tu i teraz? No w okresie istnienia Solidarności ten rzeczywiście podział bardzo mocno dał się, że tak powiem, zauważyć. Myślę, że ruch oczywiście Solidarności był wielkim, potężnym ruchem, można powiedzieć takim katolicko-narodowym, przynajmniej z ducha katolicko-narodowym. Dlatego, że nie tylko chodzi mi tutaj jak gdyby o tę otoczkę, nazwijmy, prawda, tych strajków, msze święte, nabożeństwa, ale chociażby udział jednak również księży, którzy byli proszeni przez robotników do zakładów pracy, w czasie których tam strajki się odbywały. To też było jak gdyby takim wyrazem potrzeby tej opieki duszpasterskiej, duchowej, ale również podkreślenia znaczenia wiary w takim życiu indywidualnym, osobistym, ale również w tym społecznym. Często powiedziałbym, że to miało charakter troszeczkę taki instynktowny, dlatego że w ruchu Solidarności dominowali ludzie, którzy byli robotnikami, którzy zapewne nie zastanawiali się nad tymi pojęciami prawica, lewica, tylko po prostu nad bardziej takim podejściem praktycznym. Natomiast nieszczęściem prawicy Solidarności już od samego początku było to, że wokół Solidarności pojawili się ludzie właśnie tej lewicy laickiej, którzy byli bardzo dobrze zorganizowani, bo ludzie prawicy katolickiej takiej możliwości w Polsce nie mieli. Gdybyśmy zobaczyli, jakie tam nazwiska były wśród tych doradców, czy dominowały może, bo nie wszyscy, bo byli również i ludzie związani z tym myśleniem chrześcijańskim, katolickim, ale zdecydowana dominacja to są ludzie tej lewicy laickiej, w przeszłości komuniści, którzy jeszcze bardziej, można powiedzieć, czerwoni od tych PZPR-owców, którzy po prostu chcieli doradzać Solidarności. Tak naprawdę to było nieszczęście. Myślę, że oni ponoszą też odpowiedzialność, bezpośrednio nawet powiedziałem, odpowiedzialność za to, co się stało z Solidarnością. Solidarność jako taki szeroki ruch katolicko-narodowy, trudna była jak gdyby do sterowania, do opanowania. To widać było zresztą na zjeździe, pierwszym zjeździe Solidarności, kiedy pojawiły się różne głosy właśnie też przeciwne lewicy laickiej i udziałowi właśnie takich osób, dominacji takich osób jak właśnie Kuroń, Geremek, inne jeszcze osoby, nie będę nazwisk wymieniał, ale to, ten nurt lewicy laickiej to są później ci, którzy tworzą właśnie środowisko Gazety Wyborczej, Unii Wolności, wcześniej Unii Demokratycznej. To pan są... doktor mówi lewica laicka, a oni z reguły stali po stronie tej prawej. To znaczy oni się określali jako lewica laicka. Oni sami sformułowali to określenie, Adam Michnik, lewica laicka. Ale oczywiście pojawiali się, powiedziałbym, w różnych inicjatywach. Na przykład przecież w wielu takich uroczystościach czy właśnie inicjatywach, które miały charakter właśnie taki, powiedziałbym, odległy o ich sposobu myślenia, oni byli w pierwszym szeregu. Myślę tutaj o kościołach różnych, chociażby kościół również świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie bardzo, bardzo często potrafili się pokazywać tam właśnie w otoczeniu świętej pamięci błogosławionego księdza Jerzego. Ale myślę, że to naprawdę była z ich strony cyniczna gra, dlatego że potwierdzeniem tego są właśnie późniejsze ich działania. Walka, powiedziałem, z Kościołem wręcz, właśnie chociażby na łamach Gazety Wyborczej i w tych środowiskach, które wówczas tworzyli.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo? Prosimy, jesteśmy na antenie. Jerzy Gdańsk. Prosimy, panie Jerzy. Serdecznie pozdrawiam prowadzącego księdza, pana profesora. Z uwagą bardzo wielką słuchałem pewnej systematyki, którą pan profesor wywodził, jeśli chodzi o źródła lewicy i prawicy polskiej. I był pan profesor łaskaw wspomnieć dwa nazwiska, chyba pan Dębowski i jeszcze ktoś, z okresu, kiedy poczęła się kształtować lewica. A z tamtych czasów, początki prawicy, czy to nie Henryk Kamieński? No nie, to absolutnie bym go tutaj zaliczył do tego nurtu rewolucyjnego, czyli po prostu, zresztą współpracownik Dębowskiego. Jeśli mówimy o prawicy polskiej w wieku XIX, to raczej myślę, że tutaj to są środowiska konserwatywne. No w jakiś sposób na pewno konserwatystą był książę Adam Jerzy Czartoryski. Ale ten konserwatyzm, ta prawicowość była na przykład wyrażana w piśmiennictwie polskim. No, na przykład Zygmunt Krasiński z tą zresztą swoją Nieboską Komedią. To jest doskonały przykład myślenia, powiedziałbym, prawicowego, ponieważ pokazuje, czym jest ten obóz nieładu, obóz rewolucji. Także to myślenie oczywiście było w XIX wieku. Natomiast tak naprawdę nowoczesne ruchy polityczne zaczęły się kształtować na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku. Tak, ja to rozumiem. Serdecznie dziękuję za wyjaśnienie. Dziękuję. Dziękujemy, panie Jurku, za telefon. Naszym państwa gościem dr Krzysztof Kawęcki, prawica Rzeczypospolitej. Wiemy, że przy kształtowaniu różnych formacji politycznych, przy kształtowaniu różnych idei, te idee nie rodzą się w obrębie danego środowiska, czy to państwa, czy w obrębie danej kultury, tylko przenikają z zewnątrz. I myślę, że jeżeli rozmawiamy o czymś, co ma charakter katolicki, to wiemy, że przeciwwagą jest całe ruchy wolnomularstwa, ruchy zgromadzone wokół masonerii. I jakby pan doktor spróbował nas, nie wiem, jakoś oświecić w tym działaniu masonerii na kształt tutaj tych stronnictw czy tych ruchów politycznych, ideologicznych w Polsce. Przede wszystkim fakt nie tylko istnienia, ale i wpływu masonerii na życie polityczne, także współcześnie w wielu krajach, no jest udowodniony. Oczywiście często jest taki pogląd troszeczkę wyśmiewany, że mówi się o tak zwanej spiskowej teorii historii, że ta rola masonerii jest zbyt przeceniana. Natomiast jest bardzo duży, no, w krajach zachodnich masoneria odgrywa ogromną rolę w Wielkiej Brytanii, gdzie można powiedzieć jest formacją jawną wręcz, czy we Francji ilość parlamentarzystów związanych z masonerią tam jest bardzo, bardzo znacząca i wpływ na laickość tych państw jest rzeczą oczywistą, nie tylko we Francji, ale w wielu innych krajach. No, na przykład przede wszystkim w dużym stopniu edukacja. Edukacja jest tym obszarem, gdzie no, masoneria dąży do zniszczenia, powiedziałbym, tego w jakiś sposób wolnego szkolnictwa, katolickiego szkolnictwa również. No i wprowadzania przede wszystkim poprzez edukację różnych teorii, które wywodzą się na przykład z tej nowej lewicy, czyli tego kulturowego, jak to mówimy, marksizmu. Natomiast rola oczywiście masonerii była znacząca i w życiu politycznym, i także w naszym kraju, i w Polsce. No, na przykład chociażby przed wojną tutaj mamy do czynienia chociażby w ruchu tym sanacyjnym. Po 1926 roku wielu premierów było związanych z masonerią. To są oczywiście fakty. Z drugiej strony oczywiście prezydent Mościcki rozwiązał loże masońskie w 1938 roku.
No ale ta działalność masonerii nadal trwała. Nawet powiedziałbym, że ta działalność masonerii była również w okresie PRL-u. Wydaje się, że kiedy wszystkie organizacje tak naprawdę niezależne zostały zlikwidowane, masoneria jako ta tajna organizacja jakoś tam właśnie funkcjonowała. O tej roli masonerii pisał chociażby i prymas Wyszyński w swoich właśnie tych wspomnieniach, pamiętnikach. I tutaj można powiedzieć, że w dużym stopniu no, to jest oczywiście do zbadania, że tak powiem, dla historyków. To się niestety tworzy po wielu, wielu latach, ale ta rola masonerii na współczesne życie polskie także jest znacząca. No, chociażby mówi się o tej loży Kopernik, która w dużym stopniu właśnie kształtowała te postawy, myślę, lewicy laickiej, ale mam także wrażenie również prawicy laickiej. Czy konkretne ośrodki jest pan doktor w stanie wskazać, które, czy kluby, czy grupy, które w czasie PRL-u, czy po 89 roku funkcjonują w Polsce i są ośrodkami wolnomularstwa? To znaczy, oczywiście jest tak, że masoni nie ujawniają swojej przynależności do masonerii dopiero po śmierci. Natomiast wiemy chociażby tutaj z opracowań historyków, chociażby związanego zresztą z masonerią Ludwika Hasa, że dużą rolę właśnie odgrywała wspomniana loża Kopernik. Tutaj tym mistrzem tej loży przez wiele lat był Jan Józef Lipski. Można powiedzieć takie no, guru intelektualne dla tych środowisk właśnie lewicowych. Człowiek, który napisał no, kilka książek, powiedziałbym, atakujących i polską tradycję narodową i Kościół. Natomiast miał duże znaczenie. Także w tej loży Kopernik znalazły się osoby, które były działaczami Komitetu Obrony Robotników. No, jak na przykład Edward Lipiński, Jan Kielanowski, jeszcze Antoni Słonimski, poeta. Ludzie, którzy byli związani właśnie z Komitetem Obrony Robotników, a później w dużym stopniu również z Solidarnością. Także ten wpływ oczywiście jest w masonerii jest nie tylko na życie polityczne, ale również ma wpływ na kształtowanie pewnych właśnie nurtów takich i ideowych, politycznych, ale również w zakresie, że tak powiem, metapolityki, czyli pewnych takich teorii dotyczących właśnie państwa i tak dalej. No ale przede wszystkim wydaje mi się, że Unia Europejska jest w dużym stopniu tworem, który jest właśnie jak gdyby wytworem właśnie tego myślenia masońskiego. No Jean Monnet, który tak naprawdę był chyba główną osobą, głównym konstruktorem Unii Europejskiej, w większym nawet stopniu niestety niż Robert Schuman czy Alcide de Gasperi, był również masonem. A jeśli chodzi o polską historię, to jest już zupełnie odrębny temat, ale tylko powiem o jednej postaci bardzo, bardzo wpływowej. To jest Józef Rettinger, który miał duży udział w rewolucji w Meksyku, tej antykatolickiej w latach 20-30. Później no bardzo jego niejasna tutaj rola w czasie okupacji, przyjazd do Warszawy tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego, ale był jednym z głównych doradców generała Sikorskiego. A później właśnie był związany z klubem Bilderberg. No właśnie, jak mówię o masonerii, to możemy właśnie zobaczyć, że również i są związani politycy, czy byli politycy polscy z czasów współczesnych, chociażby właśnie z tym klubem Bilderberg, który jest nazywany często takim nieformalnym rządem światowym. Doktor Krzysztof Kawęcki, prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo. Halo. Prosimy. Szczęść Boże, Roman z okolic Warszawy. Prosimy, panie Romanie. Pozdrawiam pana Kawęckiego, ojca prowadzącego. No, a się prosi, żeby jakby określić, co to jest
partia pod nazwą PiS, na którą no i ja głosowałem i wielu ludzi, ta partia, tak naprawdę ten rząd, ta opcja polityczna została wykreowana właśnie przez Radio Maryja i telewizję Trwam, o czym bardzo spontanicznie powiedział pan prezes Kaczyński w Toruniu na uroczystości. Natomiast ja pozwolę sobie wyrazić swoją taką opinię, nawiązując do tego, co pan Kawęcki powiedział, prawica, lewica, ale jeszcze użył takiego słowa coś po środku, tak? No, czyli no coś niesprecyzowanego. Pan to powiedział, że to jest bagno. No i teraz moja opinia jest taka, że w partii PiS w rządzie i w ogóle w tych wszystkich pisowskich instytucjach no jest narzucony pewien kontyngent takich właśnie dziwnych typów. Musi być, bo ktoś musi pilnować, żeby wszystko szło jak należy. Jak należy, to znaczy po myśli właśnie tej masonerii. I chciałem zapytać pana Kawęckiego o taką rzecz. Jakby pan mógł przypomnieć, kto był za przyjęciem do nas, za aklimatyzacją takiej organizacji Nightbreed, którą wyrzucono w 1938 roku. To jest pierwsze. I drugie, jakby pan mógł zdefiniować stosunek partii PiS, a w zasadzie jego przywództwa, do środowisk no naprawdę katolickich, narodowych, również do prawicy Rzeczpospolitej, a szczególnie do prawicy Rzeczpospolitej w kontekście zawartych porozumień w czasie ostatnich wyborów. I jeszcze chciałem taką rzecz powiedzieć, że tak naprawdę to nic nie potrzeba mówić, wystarczy tylko sobie przypomnieć, jak to było z intronizacją Chrystusa Króla, kiedy to cały rząd z prezesem się zjawił poprzedniego dnia na pogrzebie powtórnym Lecha Kaczyńskiego, a następnie gdzieś się ulotnił częściowo tam pani premier z częścią rządu, wyleciała do Izraela. Prezes zniknął, został tylko na tej koronacji prezydent z rodzicami. No i tak, jeszcze tylko mógłbym przypomnieć, co powiedział prezes Kaczyński w 2007 roku, jak już PiS oddał władzę przed kamerami telewizji. To jest bardzo ważne, warto to... Ja dosłownie przytoczę, co powiedział prezes Kaczyński, bo byłem tego świadkiem, że na pytanie dziennikarza o radio Maryja powiedział coś takiego, że to radio to jeden człowiek, nie ma człowieka, nie ma radia. To jest dosłowny cytat. Ja tego cytatu nigdy potem nie słyszałem, ale tak mi utkwił w pamięci. Panie Romanie, dziękuję. To ostatnie stwierdzenie, ono padało niejednokrotnie. Również Jarosław Kaczyński mówił o tym, że Gazeta Wyborcza to jeden człowiek. I też była taka wypowiedź w konfrontacji do ojca dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka i też Radia Maryja. A w listopadzie mieliśmy uroczystość przyjęcia Jezusa Chrystusa na króla i pana. Większość pytań do pana doktora. Właśnie ten akt zresztą przyjęcia Chrystusa króla za pana i jak gdyby potwierdzenie znaczenia nauczania społecznego Kościoła był bardzo ważnym wydarzeniem. Muszę powiedzieć, że Prawica Rzeczypospolitej
w tym dniu w Łagiewnikach zorganizowała konferencję, międzynarodową konferencję na temat społecznego nauczania Kościoła. Nie mnie komentować nieobecność rzeczywiście członków rządu, czy też przedstawicieli parlamentów, marszałka, wicemarszałków. Rzeczywiście ich nie było, ale mówię, nie mniej jest komentować. Byli niektórzy posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Szyszko, wiem, że był pan minister Ziobro. Prawica Rzeczypospolitej była po prostu. To tyle mogę powiedzieć. Kwestia pojawiła się masonerii. Powiedziałbym tak, jeśli możemy powiedzieć, że dla Prawa i Sprawiedliwości, dla liderów tej partii bliższa jest niewątpliwie tradycja niepodległościowa, tradycja piłsudczykowska, w pewnym stopniu również tradycja socjalistyczna, ale myślę tutaj o niepodległościowym PPS-ie, Polskiej Partii Socjalistycznej, o tym nurcie niepodległościowym, to trzeba powiedzieć, że i nurt piłsudczykowski, i ten niepodległościowy socjalistyczny w przeszłości był bardzo uwikłany w relacje z masonerią. To uwikłanie w różnych obszarach było. Z jednej strony Piłsudski czy inni mówili właśnie, że jak gdyby instrumentalnie traktowali masonerię dla realizacji celów niepodległościowych, ale faktem to uwikłanie jest, no chociażby symboliczna kwestia taka, że w 1919 roku przyjęto, że godłem niepodległej Polski jest orzeł w koronie z zamkniętą kopułą i z krzyżem. Później decyzją w 1927 roku, dekretem prezydenta Mosickiego, ten krzyż został zdjęty i po prostu pozbawiony. Ten wizerunek orła też inaczej wyglądał. Ale wracając do tego, jeśli rzeczywiście to jest tradycja niepodległościowa, to na pewno to troszeczkę inaczej wygląda. No, trzeba powiedzieć, że oczywiście świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński po prostu nawiązywał do tego nurtu. No, ma prawo oczywiście. Moje poglądy są poglądami narodowo-katolickimi czy Prawicy Rzeczypospolitej. Myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości na pewno są takie osoby, ale dominuje pewnie inne nawiązanie do innej tradycji. Zresztą były wypowiedzi świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego bardzo niechętne Romanowi Dmowskiemu, a raczej tej akcji postawienia pomnika w Warszawie, który szczęśliwie jednak jest, pomnika Romana Dmowskiego właśnie w Warszawie, na placu na Rozdrożu. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tej masonerii B'nai-B'rith, no to już wielokrotnie było o tym mówione i także przecież i w Radio Maryja. No to jest oczywiście decyzja zupełnie... Jeden z punktów to było zniszczenie Radia Maryja. Tak, to był jeden z punktów zniszczenia Radia Maryja, dokładnie. Także to sprawa była mówiła, o ile pamiętam, tutaj osobą, która wystosowała w imieniu prezydenta Kaczyńskiego pismo była pani minister bodajże Ziomecka z kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Także oczywiście taka sytuacja może być co najmniej zdumiewająca. Nie wiem, już trzecie, pytanie tak dotyczy o relacji prawicy Rzeczypospolitej z Prawem i Sprawiedliwością, to też mówiliśmy na ten temat już wielokrotnie, ale powiem tak, rzeczywiście Prawica Rzeczypospolitej podpisała w Narodowy Dzień Życia w 2012 roku porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, uroczyście ogłoszone przez liderów partii, przez Jarosława Kaczyńskiego i Marka Jurka. To porozumienie zawierało pewną współpracę przede wszystkim w zakresie programowym, ale również mówiło o tym, że na listach PiS-u znajdą się przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Parlamentu Krajowego i także w wyborach samorządowych. No i niestety poza wyborami do Parlamentu Europejskiego to porozumienie zostało w sposób skrajny, w sposób drastyczny złamany przez Prawo i Sprawiedliwość w postaci takiej, że nawet Prawo i Sprawiedliwość nie umieściło na swoich listach zgodnie z tym porozumieniem prawidłowo zgłoszonych kandydatów nawet w 70%. No więc jest taka sytuacja, jaka jest, więc zatem to porozumienie między Prawicą Rzeczypospolitej a Prawem i Sprawiedliwością już nie obowiązuje. Owszem, my staramy się oceniać merytorycznie również rząd, na przykład dobre działania, jak chociażby właśnie ten
ten program 500+, no można ubolewać niestety, że bardzo, bardzo spóźniony, dlatego że była szansa prowadzenia tego programu w 2007 roku i wówczas liderzy Prawa i Sprawiedliwości nie widzieli potrzeby wprowadzenia tego wówczas w 2007 roku. Mimo naszych postulatów wówczas i przygotowania tego chociażby przez pana doktora Cezarego Mecha, tego programu, wówczas został on odrzucony. Na pewno inaczej by sytuacja również demograficzna dzisiaj wyglądała w tym zakresie. Natomiast powiedziałem tak, mam nadzieję, że polityka Prawa i Sprawiedliwości, ten stosunek do ugrupowań, powiedzmy na prawo od PiS-u, nie polega na tym i nie wyraża się w tym, o czym często się mówi, że celem PiS jest po prostu tak zwane zjadanie przystawek. Więc prawica Rzeczypospolitej nie dała się, że tak powiem, zjeść. Jesteśmy partią suwerenną, deklarujemy oczywiście współpracę dla Polski z partią no, niewątpliwie najsilniejszą w kwestiach programowych jak Prawo i Sprawiedliwość, ale porozumienie, które zostało zawarte, już nie obowiązuje, ale to naprawdę nie z naszego powodu, nie z naszej winy. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Prosimy. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chciałem... Kto do nas telefonuje? Waldemar z Warszawy. Prosimy, panie Waldemarze. Ja mam pytanie do pana doktora Kawęckiego, ale wcześniej chciałbym przypomnieć, to często na antenie Radio Maria i Radio Warszawa Praga podajecie. Przypominacie słowa Jana Pawła II, które on wygłosił w swoim komentarzu do dekalogu w 1991 roku. I teraz Jan Paweł II powiedział rzecz nieprawdopodobną, mianowicie, że jeżeli my pozwolimy sobie na to, aby wykluczyć Boga z przestrzeni społecznej, politycznej, to wówczas wtrącimy się sami w getto katolickie na miarę narodu polskiego. I on powiedział, a to pod pozorem neutralności światopoglądowej. I do pana doktora mam pytanie. Czy my żyjemy już w tej rzeczywistości getta katolickiego, że my jako katolicy, broniący nie tylko prawa naturalnego, ale prawa boskiego, jesteśmy jakby wykluczeni z debaty publicznej? Dziękuję, panie Waldemarze. To rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo cenny głos, bardzo cenne słowa i dziękujemy bardzo panu Waldemarowi. Natomiast trzeba powiedzieć, że my jako katolicy musimy brać odpowiedzialność za sprawy społeczne, za sprawy właśnie katolickie, dlatego że nikt nas po prostu w tym nie zastąpi, nikt nas z tego nie zwolni, nie wyręczy po prostu. Dlatego w tym sensie można powiedzieć, że musimy oczywiście walczyć. No, mam nadzieję, że nie jesteśmy gettem politycznym, nie zostaliśmy tak, że tak powiem, zupełnie zepchnięci na margines, bo tak to nie wygląda. Natomiast jestem przekonany, że jest konieczność reprezentacji, politycznej reprezentacji katolików w głównym nurcie, powiedziałbym, życia politycznego. Ale to zależy od nas, od naszych postaw, od naszego zaangażowania. Wszystkich nas, wszystkich Polaków katolików. Dlatego, że jeśli nie będzie takiej suwerennej reprezentacji politycznej prawicy katolickiej, silnej prawicy katolickiej, to obawiam się, że w perspektywie może niestety sytuacja wewnętrzna w Polsce również bardzo ulec niekorzystnym zmianom i no, może być po prostu nawet taka sytuacja jak w Hiszpanii czy też we Francji. Mamy wyraźny taki podział, tutaj znaczna część no, wyznaje taki ten hiszpański zapateryzm sił politycznych, weźmy przede wszystkim tę Nowoczesną i inne drobne partie, ale stopień takiej arogancji z ich strony jest bardzo, bardzo duży stopień takiej destrukcji tych działań. Dlatego po prostu prawica katolicka jest oczywiście bardzo, bardzo potrzebna i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ludzie wierzący, katolicy mieli taką świadomość, że polityka jest rzeczą bardzo ważną, że trzeba mieć własną reprezentację, że nie da się pewnych problemów bardzo ważnych, czy związanych z rodziną, czy związanych z edukacją,
czy też z tym zastopowaniem tego genderyzmu, który w Polsce nadal jakoś tam funkcjonuje, który próbuje przenikać nawet teraz do szkół, że nie da się tego wszystkiego zrealizować, jeśli nie będzie silnej reprezentacji politycznej. Kiedyś właśnie chyba arcybiskup Michalik powiedział, co zresztą Gazeta Wyborcza zrobiła taki wielki szum, katolik nie głosuje na katolika i tak dalej. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, prawica katolicka, należałoby powiedzieć alaicka, na zakończenie naszego programu, żeby nie wiązać jednej rzeczywistości z drugą, historię współczesność. Wrócę do głosu pani Jadwigi, która wskazując na nauczanie prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego mówiła, że to życie powinno być oparte na Bogu, na rodzinie, na narodzie, na pracy. Czy tutaj zgodność, panie doktorze? Oczywiście. Bardzo, bardzo hasło. Myślę, że tak, to bo świętą konkluzję mam do ojca. To jest właśnie istota. Prawicy katolickiej. To chyba tak ojciec zdefiniował, czy pani Jadwiga przypomniała. Stefan kardynał Wyszyński, właśnie tak. Rodzina bardzo ważną rzeczą jest, ale właśnie również praca, również pewna odpowiedzialność. No i w nauczaniu, w działalności prymasa Wyszyńskiego to było widoczne. To właśnie. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za podjęcie wcale niełatwego, ale aktualnego tematu. Doktor Krzysztof Kawęcki z Prawicy Rzeczypospolitej, naszym Państwa gościem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Dziękuję Państwu za uwagę.